Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i zgodnie z obietnicą przychodzę z kolejnym Q&A. Tym razem odpowiem na Wasze pytania dotyczące mojej podróży na Sri Lankę, którą odbyłam dopiero co. I ten film ma też roboczą nazwę 15 Minute Challenge, ponieważ bardzo chciałabym zrobić to w wersji szybkiej, sprawnej, zwięzłej, ale wiecie jak jest ze mną, właśnie już teraz przedłużam. Przechodzę do Waszych pytań i na start odsyłam Was do mojego podcastu, który będzie podlinkowany, w którym opowiadam większość historii ze Sri Lanki. To jest zbiór pytań dodatkowych, po prostu dla osób, które słuchały, ale miały jeszcze jakieś wątpliwości lub coś Was zaciekawiło, to zebrałam te wszystkie pytania, które się pojawiły po publikacji podcastu. Tak jak moje wyjaśnienia, tam znajdziecie po prostu tło tego wszystkiego, o czym dzisiaj będę mówić i co będę dopowiadać. Pytanie pierwsze, jaki był cel Twojej podróży na Sri Lankę? Cel był początkowo taki, żeby spędzić miły czas z przyjaciółką, pojeździć po ładnych hotelach, pojeść dobre rzeczy i nacieszyć się słońcem i ciepełkiem. Ale jak pewnie wiecie, finalnie pojechałam tam sama, totalnie nie wiedząc, co ja tu robię. Ten wyjazd był wspaniały, spędziłam cudowny czas z moimi przyjaciółmi, którzy tam akurat zamieszkali tymczasowo, spędziłam też dużo czasu sama, ale cel był mi nieznany, dopóki się tam nie znalazłam. I też jest pytanie o to, jak długo byłam na Sri Lance. Byłam tam 2 tygodnie, choć początkowo miałam tam być chyba 10 dni, ale tak mi się podobało, że postanowiłam sobie ten pobyt przedłużyć. Gdzie najczęściej kupujesz bilety? I czy masz jakieś tipy na tanie bilety? Ja zawsze kupuję bilety bezpośrednio u przewoźnika, ale szukam ich na Skyscannerze i to jest mój główny tip. Kupujcie bezpośrednio w linii lotniczej, dlatego że te wszystkie strony pośredniczące mają cudowne sposoby na to, żeby wyciągnąć od Was bardzo dużo pieniędzy za każdą minimalną zmianę czy usługę. Czy opowiesz o miejscach, w których nocowałaś? Więc słuchajcie, w dużym skrócie spędziłam 3 dni w Sen Wellness Sanctuary, czyli w takim ośrodku ajurwedyjskim. Byłam 2 dni w miejscowości Mirisa, byłam 2 dni w miejscowości Midiha, następnie w Ahangamie, pojechałam na safari Udeveleve, nazwa życia, i byłam też w dżungli w Sinharaja Forest i na koniec jeszcze spędziłam 1 noc w Negombo, czyli przy samym lotnisku, bo stolicą Sri Lanki jest Colombo, ale lotnisko jest w Negombo, które jest tuż obok. To było bardzo fajne doświadczenie. I też w ogóle miejsca, o których Wam teraz powiedziałam, są wszystkie zapisane na Instagramie w moich relacjach, więc możecie sobie obczaić też te hotele. Tak jak powiedziałam, byłam w tym centrum wellnessowym i o nie dostałam bardzo, bardzo dużo pytań od Was, czyli Sen Wellness. Pierwsze z nich brzmi, skąd pomysł na to miejsce, ile byłaś tam dni i jak tam dojechać? Pomysł dostałam od Karo Domarańczyk, która była 2-krotnie gościnią podcastu i ona już od wielu miesięcy mówiła mi, że to jest po prostu spot, który muszę odwiedzić, ponieważ doświadczenie jest nie z tej ziemi, jest wspaniałe. Ja też od lat chciałam pojechać na jakiś taki retreat wellnessowo-medytacyjno-jogowy. No i tak się stało, że tam pojechałam. Ale w sumie nie pojechałabym tam, gdyby nie moja koleżanka, która miała być moją towarzyszką tego wyjazdu. Także finalnie byłam tam sama, ale jestem na maksa szczęśliwa. To było niesamowite doświadczenie. Byłam tam co prawda tylko 3 dni, ale bardzo, bardzo polecam. I dojechałam tam taksówką, bo wykupując sobie pobyt można też dołączyć do tego taki pakiet z transportem i do Sen i z Sen potem na lotnisko, czy w kolejne miejsce, do którego jedziecie. Tam się jedzie 3 godziny, więc inaczej jak prywatnym transferem nie da się po prostu tam dotrzeć. A jest to bardzo miłe, kiedy czeka na Was, kto jest Waszym nazwiskiem, prawda? Prawda? Pytanie, które często się pojawiało, to czy warto tam jechać nawet na krótszy okres? I czy lepiej pojechać samemu, czy z kimś, na przykład z partnerem? Ja byłam tam, słuchajcie, 3 dni, to jest takie absolutne minimum. Polecają jechać tam na 5 dni, nawet do 7 dni, ale spotkałam ludzi, którzy tam przyjechali na 2 tygodnie albo na miesiąc, także cokolwiek Was woła, jakiekolwiek macie potrzeby, to myślę, że to miejsce czeka. Byli tam ludzie z bardzo różnymi, wiecie, intencjami i historiami. Natomiast ja czułam, że to było za krótko,
ale lepsze to niż nic. Takie jest moje zdanie. I było pytanie o to, czy jedziemy, czy lepiej tam jechać samemu. Moim zdaniem tak. Nie spotkałam tam nikogo oprócz jednej pary, kto byłby tam w jakiejś grupie. I sądzę, że kiedy jesteśmy sami, najlepiej możemy doświadczyć tego miejsca, tego wyciszenia, tej odnowy. No i nieprzypadkowo się zazwyczaj tam znajdujemy. Jakby nieprzypadkowo osoby trafiają na takie trochę odosobnienia właśnie w gronie zupełnie obcych ludzi. I też właśnie wydaje mi się, że dla osób, które ciągną surowe podróże, ale trochę się boją, to jest idealne miejsce na start, bo wszyscy wokół są w podobnej sytuacji, więc mamy jakąś interakcję z ludźmi, mamy wspólne posiłki i to było bardzo takie przełamujące. Natomiast właśnie ta jedna para, która była razem, oni byli ewidentnie wycofani, na pewno im trudniej było zarówno tak się, nie wiem, pogrążyć w autorefleksji, jak i zintegrować z nami. Jak wyglądał Twój przykładowy dzień na Sri Lance? To zależy, bo na Sri Lance byłam w różnych okolicznościach, czyli trochę właśnie w tym centrum ajurwedyjskim, trochę z przyjaciółmi i w tym Sen Wellness codziennie każdy dzień wygląda tak samo, czyli wstajemy o 5:30, budzi nas herbata, idziemy następnie na medytację i jogę na plażę, jemy wspólne śniadanie, potem każdy ma swoje zabiegi, spożywamy cudowny lunch, w ogóle te posiłki to był jakiś hit. Potem są popołudniowe aktywności, popołudniowa joga i medytacja, kolacja i dospanka o 20:00-21:00. Ale wiadomo, kiedy stamtąd wyjechałam, ten dzień wyglądał trochę inaczej, bo chodziłam po restauracjach, trochę surfowałam, czy spędzałam czas z moimi przyjaciółmi, spacerowałam po różnych miejscach. Ale na pewno takim wspólnym mianownikiem było to, że starałam się budzić codziennie na wschód słońca, nie poznałam samej siebie, ale odkryłam, że ta pobudka przed 6:00 nie jest taka straszna, kiedy za chwilę doświadczamy najpiękniejszych widoków na Ziemi i staram się jak mogę przekładać trochę te nawyki na moje codzienne życie. I właśnie ten poranek z takim czasem ciszy, medytacji i chciałam to nazwać spontanicznego ruchu, tak? Czyli jakiejś formy jogi, rozciągania. To było bezcenne odkrycie po prostu tego wyjazdu. Jak udaje Ci się zachować rutynę, odżywianie, ćwiczenia, tak często zmieniając miejsce pobytu? Wiecie co? Ja myślę, że jeżeli jedziemy z taką intencją, że dużo się przemieszczamy, to najważniejsza jest elastyczność i nie fiksowanie się na swojej rutynie. To, co było moją rutyną, to było właśnie wstawanie o świcie, kładzenie się wcześniej spać i obcowanie z naturą jak najdłużej mogę, medytowanie nawet w cudzysłowie, po prostu siedzenie sobie w naturze i to już sprawiało, że ten mój dzień był skazany na powodzenie, to na maksa wpływało dobrze na mój humor i nie musiałam wtedy, nie wiem, robić jakichś specjalnych, nie wiem, journalingów czy pić jakichś konkretnych napojów. Na przykład nie piłam kawy w ogóle, wypiłam to może 2 kawy na przestrzeni tych 2 tygodni. Mimo że na co dzień wydawało mi się, że to jest taki rytuał, bez którego wyobrażam sobie życia, to nie było mi to potrzebne. W sensie po prostu dostosowywałam się do tego, co oferowała ta wyspa, tak samo w przypadku jedzenia. Ja kocham po prostu jedzenie w ogóle jakby azjatyckie, szeroko pojęte, ale srilankijska kuchnia jest przepyszna, więc okej, nie jadłam tego, co zazwyczaj bym jadła na śniadanie czy na obiad, ale byłam zachwycona, żeby testować nowe smaki i po prostu to są na maksa moje smaki, więc jeżeli nie lubicie, nie wiem, mleka kokosowego czy ryżu, to współczuję Wam, nie jedźcie tam totalnie. Ale dla mnie to był raj, mimo że to nie było coś, co zazwyczaj jem i co zazwyczaj robię. Gdzie szukasz miejsc, które chciałabyś zobaczyć, a które nie są turystycznymi, oklepanymi spotami? Słuchajcie, ja jestem beznadziejna w researchu, słabo się przygotowuję do wyjazdów, trochę jadę tak na spontanie, / na przypale, / na czuja, ale na pewno pytam znajomych, z których zdaniem się liczę, żeby polecili mi jakieś miejsca. Często nawet pytam na Instagramie, raczej nie sprawdzam, słuchajcie, jakichś blogów czy rankingów, bo te miejsca bywają bardzo rozczarowujące, ale lubię eksplorować, łazić i sama te miejsca odkrywać, no i przede wszystkim pytać lokalsów, pytać w hotelach, na przykład właśnie hotele, które podobały mi się jakimś tym swoim stylem, designem, tam dostawałam świetne rekomendacje, także polecam, jeżeli macie, nie wiem, podobny charakter, to pozwolić sobie na taki spontan. Z jaką firmą byłaś na safari i czy miałaś jeszcze jakieś inne zorganizowane wycieczki? Słuchajcie, to wygląda tak, zarówno na safari, jak i w dżungli, że zwykle, kiedy bukujecie sobie kwaterę, to tam macie możliwość
też zorganizowania wyjazdu do tej głównej atrakcji, czy to będzie safari, czy to będzie dżungla. Jest to bardzo proste, nie wymaga wcześniejszej rezerwacji, przynajmniej ja miałam takie doświadczenie, że dojeżdżałam do Airbnb, oznajmiałam właścicielowi, że chcę zrobić następnego dnia to czy to i on organizował taką wycieczkę. W przypadku safari to było po prostu załatwienie transportu, czyli takiego super jeepa i pojechanie do Parku Narodowego, tam można sobie wziąć stacjonującego tam przewodnika, a na przykład w dżungli, po dżungli oprowadzał nas nasz właściciel, ale tam też na miejscu przy tych wszystkich punktach wejścia do parków narodowych są specjaliści, którzy mogą Was oprowadzić. Oczywiście wszystko za opłatą. Które z odwiedzonych miejsc podobało Ci się najbardziej? Nie wiem, będę o tym myśleć z tyłu głowy i dam Wam znać na koniec filmu. Czy można zorganizować wyjazd na Sri Lankę z budżetem studenckim? Wydaje mi się, że totalnie tak. Dlatego, że Sri Lanki można doświadczyć za bardzo małą kwotę, ale też za bardzo wysoką kwotę. Nie uważam, że to jest jakaś tania wyspa i jeżeli bukujecie sobie noclegi, to macie całe spektrum cen, macie designerskie hotele, macie super jakieś luksusowe hotele, macie zwykłe hostele, pensjonaty, ale są też takie na przykład bardzo tanie, ale jednocześnie bardzo cool, na przykład surferskie hostele. Dlatego wydaje mi się, że spokojnie można to zrobić budżetowo, można jeździć autobusami, bo ku zaskoczeniu wielu autobusy są świetnie skomunikowane właśnie na Sri Lance. Jedzenie też może być bardzo korzystne cenowo, szczególnie kiedy jemy u lokalsów, a ja Wam to bardzo polecam, uważam, że to jest najlepsze, najsmaczniejsze i w ogóle super wybór. Także zdecydowanie tak. To, co uważam za nieco droższe, to powiedzmy transporty między miasteczkami, jeśli musicie wziąć taksówkę, na przykład nie chcecie jechać autobusem przez 6 godzin. No i pewnie wejście do jakichś tam parków narodowych z przewodnikiem, czy to safari, to może być trochę większy wydatek, ale totalnie dawałabym tutaj zielone światło. Czy jest kontrast na Sri Lance między lokalnym życiem a turystycznymi resortami? Tak, tak, tak. Jest to ogromny kontrast, ogromna przepaść. Mówiłam o tym sporo w odcinku podcastu, do którego Was odsyłałam. Nie da się ukryć, że Sri Lanka to jest kraj trzeciego świata i to, co jest przedstawiane na Instagramie, często wygląda po prostu jak jakiś instagramowy raj z pięknymi knajpkami i z, nie wiem, jakimiś ładnymi wnętrzami, szczerze. Wydaje mi się, że tych ładnych, estetycznych miejsc jest mega, mega mało i stwarzanie trochę takiej nierealistycznej wizji jest bez sensu, bo tych miejsc trzeba szukać ze świecą, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że to jest takie kompletnie odcinanie się od tego, czym naprawdę jest ta wyspa. Natomiast jeśli chodzi o ten kontrast w życiu turystów versus lokalsów, to jest on ogromny i jest bardzo przygnębiający, szczególnie, nie wiem, ja jakoś mocno to odczułam. Sri Lanka jest krajem bardzo, bardzo biednym, ludzie żyją bardzo często w rozwalających się domach. Ich pensja miesięczna to jest chyba około tam $300. I jest tam mnóstwo problemów ekonomicznych, politycznych. Oni są na skraju bankructwa, tam jest hiperinflacja, jest problem z dostawą prądu, nie ma benzyny na stacjach benzynowych i to się widzi i ciężko jest tego nie dostrzec, chyba że przyjeżdżamy po prostu do hotelu na 2 tygodnie, ktoś nas tam zawozi, my śpimy po drodze i nie patrzymy przez okno, bo wystarczy wyjść z Waszego hotelu do pierwszej głównej ulicy i tam pokazuje się prawdziwy świat i to dla wielu osób może być, nie wiem, ciekawe, fascynujące. Część może uznać, że w ogóle tego nie chce dostrzegać i no spoko, jakby szanuję decyzję, ale ja jakoś nie umiałam odwracać od tego wzroku i to mocno wpływało na to, że nie czułam się tam tak do końca komfortowo. Czy jako samotna kobieta na Sri Lance czułaś się bezpiecznie? Specjalnie wzięłam teraz to pytanie, bo właśnie odpowiedź brzmi tak. Pomimo tych paru negatywnych rzeczy, które powiedziałam, czułam się tam bardzo bezpiecznie. Nie miałam żadnej nieprzyjemnej sytuacji. Jeździłam taksówkami z różnymi jakby no, randomowymi kierowcami przez wiele godzin, przez pół kraju. Czułam się bardzo, bardzo opiekowana. Nikt nie próbował mnie oszukać. Nie mówi się tam za bardzo o jakichś takich problemach z, nie wiem, z kradzieżami. Też nie byłam w żadnym mieście większym, ponoć w Colombo jest trochę gorzej. Ale ja czułam się naprawdę super bezpiecznie, więc polecam i też nie spędzałam całego czasu sama, ale ten czas, kiedy byłam w pojedynkę, naprawdę wspominam świetnie i zachęcam bardzo. Czy plaże i woda są czyste? Czy czuć jakkolwiek katastrofę klimatyczną? Z mojego doświadczenia było bardzo czysto. Raz chyba spotkałam się z tym, że rzeczywiście plaża była jakaś taka, mówiąc brzydko, zasypiona.
woda była czysta według moich standardów. A jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, to jedyna rzecz, którą zaobserwowałam i o której słyszałam właśnie od lokalsów, to to, że fakt, że w marcu dwa razy spadł taki, no nie wiem, monsun, naprawdę ogromny, straszny deszcz, jest trochę anomalią. Pora deszczowa w tamtej okolicy, czyli na południowym wybrzeżu, zaczyna się od kwietnia. I tutaj taki fun fact, że właśnie Sri Lanka to jest całoroczna wyspa, bo na południu i na zachodzie jest sezon, kiedy u nas jest brzydko, u nas jest jesień i zima. Natomiast właśnie wschodnie i północne wybrzeże jest super latem, czyli teraz właśnie od kwietnia, przez to jest to też wyspa, na której można surfować przez cały rok. Dla zjawkowiczów surfa to w ogóle jest cudowne miejsce. Ja jestem wielką zjawkowiczką, byłam raz na surfie przez te dwa tygodnie, ale polecam. Polecam, bardzo miłe doświadczenie i też super dla początkujących i dla osób, które już bardziej kumają ten temat. Najważniejsze pytanie odcinka to oczywiście co najlepszego wypiłaś, co najlepszego jadłaś, ale mam wrażenie, że tak strasznie dużo o tym powiedziałam w podcaście i że w kółko mówię, jak mi smakuje rice and curry, ale tak, jakby dla mnie nic nie pobije jedzenia u właśnie pań przy drodze rice and curry za każdym razem z innymi dodatkami, czyli ryż, curry warzywne lub inne, jeśli chcecie. I do tego różne właśnie dodatki warzywne, posypki kokosowe, no cudowne, cudowne smaki i nie umiałabym wybrać chyba jednego, które smakowało mi najbardziej, chociaż przyznam szczerze, że moja kolacja ostatnia właśnie w hotelu w Negombo była wybitna. A jeśli chodzi o napój, to jako, że nie piłam kawy, co było absolutnym szokiem i też w ogóle kawa na Sri Lance jest ohydna, tak chcę tylko zaznaczyć, jakby kawa rozpuszczalna jest jedyną, jaką dostaniecie. I teraz nie wiem, czy to opowiada, ale to jest taka śmieszna anegdota, że oni się bardzo cieszą i bardzo się chwalą, że ktoś ma ekspres taki włoski, że ma taką espresso machine i wszędzie jestem sobie na lawatce, oni są bardzo podekscytowani, że to serwują, jakby okej, to było przeurocze i przyjechałam do takiego hotelu, gdzie była ta kawa i pan jej bardzo chciał ją zaserwować, ja zapytałam, skąd macie ziarna? Jako osoba, która tak no, troszkę się interesuje tą kawą, to chciałam posłuchać jakiś ciekawostek, a on mówi z Colombo. Więc to jest mniej więcej tak, jakbyś powiedział, że mam kawę z Warszawy, nie? Więc to bardzo mnie rozbawiło. Natomiast odpowiadając na pytanie, moim ulubionym napojem był świeży kokos. Uważam, że to jest napój bogów, to jest coś przepysznego. Piłam prawie każdego dnia, jest też mega tani, bo kosztuje chyba 100 rupii, to jest 50 centów. Albo to jest 50 centów, albo to jest 2 dolary. Teraz już nie, chyba 50 centów, bo to było naprawdę taniutkie, przepyszne, świeże i niczym, w ogóle bez porównania z taką wodą kokosową, którą można kupić u nas. Coś wspaniałego. No i na koniec dwa pytania takie poważne, czyli jaka jest największa lekcja, jaką wyniosłaś z pobytu na Sri Lance? Jak wiecie, jestem trochę egzystencjalnym filozofem, więc mogłabym się tutaj bardzo rozwinąć, ale odkryłam to, jak dobrze może być mi samej. To może Was też zaskoczyć, ale ja spędzam dużo czasu sama, ale nie zawsze jest to dla mnie komfortowy stan i jestem też skłonna do uciekania w różne rzeczy, spotkania, pracy itd. Myślę, że jest to też ludzka rzecz. Ale właśnie zmierzona z tym, że jestem w tym centrum ajurwedyjskim sama, też zrobiłam sobie taki dzień milczenia, o którym Wam opowiadałam w podcaście, nagle zrozumiałam, że wszystko jest git, bo mam siebie i że to towarzystwo moje jest dla mnie bardzo cenne i że bardzo je lubię. I to było, szczerze mówiąc, bardzo takie wzruszające i to odkrycie, że mam w sobie bardzo dużo spokoju, że jeżeli nie daję się rozpraszać przez, nie wiem, telefon, social media, to wszystko jest dobrze, bo ten spokój siedzi we mnie i nie mam natłoku myśli, tylko mogę czuć taką błogość. Ostatnie pytanie, moi drodzy, czyli jaki moment najbardziej zapadł Ci w pamięci i sercu podczas pobytu na Sri Lance? Pomyślałam, że połączę to z tym pytaniem, które sobie odpuściłam chwilowo, czyli które z odwiedzonych miejsc podobało Ci się najbardziej. I gdybym miała mimo wszystko wybrać takie top doświadczenie, to byłby to pobyt właśnie w tym Sen Wellness Sanctuary. Szczególnie, że słuchajcie, jak tylko stamtąd wyjechałam, ja byłam pewna, że muszę tam wrócić, że chcę tam wrócić na dłużej. I pamiętam moment, kiedy wysiadłam z taksówki i nie mogłam uwierzyć, że tam jestem, że całe życie, ostatnie lata, bardzo chciałam czegoś takiego doświadczyć i tam jest dosłownie jak w śnie. Co ciekawe, to słowo sen nie ma nic wspólnego z polskim słowem sen, ale dla mnie to było jak w śnie. I ta kabana, w której mieszkałam, no nie wiem, jak sami to zobaczycie, po prostu to jest istny raj.
i ten bufet jedzeniowy, te wszystkie, nie no, po prostu ja czułam się tam jak w niebie, więc to byłoby nadal takie moje top, top, top. Ale też bardzo wysoko stoi safari. Jestem sama zaskoczona, że to mówię, dlatego że ja nigdy nie byłam fanką zwierząt, co może Was zaskoczyć, dlatego że wiadomo, nie mięsa i jakby często układam się chroniąc zwierzęta i wydaje się, że to jest jakiś taki temat, który mnie kręci, ale ja nigdy nie oglądałam Animal Planet i nie jest to w ogóle moje hobby, ale powiem Wam szczerze, że w momencie, kiedy jest świt, podjeżdżacie autem pod jeziorko, przy którym chodzą sobie bawoły, a w tym jeziorku pływają krokodyle, co jest w ogóle dla mnie niepojęte, bo krokodyle odżywiają się młodymi bawołów, a oni razem sobie tam spędzają czas. I widzicie to na horyzoncie, jeszcze przed chwilą była mgła, ale ona już opadła i nagle zrobiło się pięknie i słonecznie i na pierwszym planie pojawia się słoń, który sobie chodzi i żuje trawę i koło niego nagle podłazi kaczka i ta kaczka zaczyna chodzić za jego ogonem, ten ogon się tak buja. I nagle w kadrze pojawia się paw, który sobie zupełnie niewzruszony idzie po prostu w poprzek. I masz wtedy takie poczucie, że wow, ta natura to jest naprawdę taka telewizja, którą powinniśmy oglądać. I siedziałam tam jak zaklęta i gdyby nie to, że byłam głodna, dlatego że ruszyliśmy o 6 rano i była już 9, to mogłabym tam siedzieć jeszcze bardzo, bardzo długo. To było coś naprawdę przepięknego i magicznego. I ten świt też jest taką moją refleksją, że te różowe wschody słońca w tej ciszy i w tym poczuciu, że wszystko się zaczyna, to jest coś, co mnie na maksa wzrusza i niesamowite jest też to, że to jest dostępne dla nas każdego dnia i że jakkolwiek by to banalnie nie brzmiało, no to to słońce wstaje codziennie i mamy możliwość zdecydować, żeby być tego świadkami. I może dzięki temu czuję, że ten wyjazd tak wiele wniósł w moje podejście do mojego życia na co dzień, bo nie musisz być na Sri Lance, żeby tego doświadczać. Choć oczywiście, żeby zobaczyć horyzont tutaj, jest nieco ciężej. Słuchajcie, no nie jest to 15-minutowy challenge. Ja wiem, że przekroczyłam czas, ale wydaje mi się, że poradziłam sobie całkiem nieźle. I dziękuję Wam za Wasze pytania. Jeżeli macie ochotę uczestniczyć w takich akcjach i zadawać swoje własne, tematyczne, to obserwujcie mnie na Instagramie. Ja bardzo się cieszę z tego powrotu do tej przestrzeni i nie mogę się doczekać, co jeszcze tutaj wymyślimy i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Także koniecznie w komentarzach napiszcie, czy byliście kiedyś na Sri Lance, czy mieliście podobne doświadczenia. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A może ktoś z Was zdecydował się pojechać, nie wiem, po mojej relacji. Bo wiem, że wiele osób się waha, szczególnie w kontekście tego Sen Wellness Sanctuary, więc słuchajcie, ja nie mogę zrobić nic innego, jak Wam z całego serca to miejsce polecić nawet na chwilę. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć!